Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Dzisiaj pokażę temat, który związany jest z rzeczą być może często używaną, znaczy używaną przez wszystkich, ale stosowaną dość rzadko, a przynajmniej tylko w takich bardziej zaawansowanych tematach. Chciałem powiedzieć dzisiaj parę słów na temat tego, czym jest scena. Mamy w domyślnie otwartym blenderze taki pasek rozwijany na górnej części listwy i tam jest napisane scene, czyli scena. Co to jest? No więc zacznijmy może od podstaw, wywalę ten napis i teraz tak. Pracując w blenderze w widoku 3D z dowolnym obiektem, na przykład takim jak kostka, zawsze mamy tą swoją scenę 3D, nazywaną także przez nas często w kursie samym widokiem 3D. Ten widok 3D to nie jest jedyny widok 3D, który mogę mieć. Mogę sobie stworzyć różne sceny. Te sceny mogę również nazwać. Teraz gdybym chciał zmienić nazwę takiej sceny na przykład na scena, po polsku, po naszemu, to wtedy mógłbym dodać kopię takiej sceny. Na razie jej nie mam, mam tylko jedną. Jeżeli chcę zrobić kopię, naciskam na guzik z plusem i tu pojawia mi się takie okrutne menu, w którym jest aż 5 nowych opcji. I teraz tak, opowiemy sobie o tym wszystkim, co tutaj się znajduje i przy okazji wyjdzie, czym jest obiekt, a czym jest object data. Jeżeli wybiorę sobie polecenie new, to w tym momencie stworzę nową scenę, zupełnie od zera i ta nowa scena będzie całkowicie pusta. Nie mam w tej scenie ani kamery, ani żadnego obiektu, ani nawet świata. Mój świat w tym momencie nie istnieje. Proszę zobaczyć, zakładka World w narzędziach jest całkiem pusta. Jest to zupełnie nowa scena i ponieważ zmieniłem poprzednio oryginalną nazwę, to jej domyślna nazwa nazywa się Scene po angielsku. Jeżeli zrobię drugą taką scenę, to będę miał Scene 001, później 002 i tak dalej. To są wszystko nowe sceny, które są puste, które mogę wybierać sobie z listy. Moja prawdziwa scena, ta pierwsza nazywająca się scena, po wybraniu z listy pokazuje mi to, co tam rzeczywiście miałem ustawione. No i teraz tak, oprócz tego, że mogę taką scenę sobie zrobić, to w tym momencie już jest raczej zrozumiałe, mogę w takiej scenie tworzyć sobie zupełnie nowe obiekty, na przykład w scenie o nazwie Scene dodam kulkę, w scenie o nazwie Scene 001 dodam na przykład stożek, proszę bardzo, jest elegancki stożek, dodam sobie także jeszcze jeden obiekt do sceny 002 i niech to będzie torus. Teraz w każdej z tych scen mam zupełnie inny obiekt i mogę, przełączając się na każdą scenę, pracować zupełnie niezależnie, ze zupełnie osobnym zestawem narzędzi, konfiguracją blendera itd. Ponieważ każda z tych scen jest niezależna, to jest tak jakby osobny dokument. Oczywiście wszystko będzie zapisane w jednym pliku Blend, ale te sceny są tak jakby kompletną, zupełną separacją danych. No i ta separacja danych może być całkowita, tak jak w tym przypadku, to są zupełnie osobne obszary, w których mam różne obiekty, ale może być to taka separacja zrobiona nie do końca. Znaczy sceny mogą między sobą współdzielić różne obiekty i do tego celu właśnie używane są te pozostałe opcje, czyli copy settings, link objects, link objects data oraz full copy. Aby wytłumaczyć, co znaczą te polecenia, powiedzmy sobie, że copy settings to skopiuj ustawienia sceny bez żadnych obiektów. Link object powoduje, że w scenie pojawiają się same obiekty, które zostały zlinkowane z innej sceny, a link objects data powoduje, że pojawia się kopia obiektów, ale są wewnątrz tych obiektów podlinkowane dane obiektów. No i mamy także możliwość zrobienia pełnej kopii, czyli pojawia się dokładnie taka sama wersja sceny z inną nazwą i wszystkie obiekty są w niej skopiowane. Aby można było to dokładnie zobaczyć, przyjrzyjmy się temu, co mamy w okienku timelinera, który z domyślnej konfiguracji znajduje się w górnej prawej części ekranu. Mam teraz timeliner ustawiony w taki sposób, że pokazuje tylko i wyłącznie bieżącą scenę. Ta bieżąca scena jest wybrana za pomocą paska wyboru Current Scene, czyli bieżąca scena. I pokazuje mi w tej bieżącej scenie coś takiego jak Render Layers, World, Kamera, Cube oraz Lampa. To są wszystko te obiekty, które mam w swojej scenie i niewidoczny obiekt o nazwie World, który skonfigurować sobie mogę na zakładce ze światem, tam gdzie się włącza światło środowiskowe, ewentualnie kolor tła. Tego typu elementy znajdują się w mojej scenie o nazwie Scene. Mogę natomiast wybrać też z paska wyboru wyświetlanie wszystkich scen oraz całą masę innych rzeczy. Jeżeli to zrobię, to widzę wtedy listę swoich scen w postaci takiego drzewka i to jest najbardziej pełny zestaw informacji, które mogę w timelinerze zobaczyć, pomijając oczywiście jakieś takie dziwne rzeczy, jak na przykład preferencje, data, blocks czy coś takiego. Teraz tak, każda scena zawiera obiekty, które do niej wstawiłem. W mojej pierwszej scenie wiemy, co się znajduje, więc zobaczmy, co znajduje się w scenie drugiej. To jest ta, która była wstawiona jako kopia mojej poprzedniej i dodałem tam sobie, znaczy zrobiłem nową kopię, wybrałem opcję New. Nowa scena ma utworzone render layers, które zawsze się dodają i jest tam wstawiona przeze mnie sfera. W kolejnej scenie mam znowuż render layers i znowuż wstawiony stożak, a w ostatniej scenie mam render layers i wstawiony torus.
I teraz klikając w nazwę tej sceny, mogę się do tej sceny przełączyć. Proszę zobaczyć, klikam lewym klawiszem i od razu przełączam się do określonej sceny, a jednocześnie zaznaczony w niej pozostaje ten obiekt, który był zaznaczony. Tak to działa. Więc w oknie timelinera mogę sobie wybierać sceny, ale też timeliner pokazuje mi bardzo ładnie zależności pomiędzy obiektami. No więc teraz zróbmy sobie jeszcze jedną dodatkową scenę i spróbujmy podlinkować obiekty ze sceny o nazwie scene, no do tej nowej, którą zrobię. Żeby takie coś zrobić, muszę kliknąć na guzik plus, wybierawszy poprzednio moją scenę. Wszystkie te obiekty, które tu mam, chciałbym teraz sobie podlinkować. Znaczy może zróbmy tak, że wezmę sobie to link objects na początku, to wyjaśnimy. I teraz tak, jeżeli zrobię link objects, to powstaje kopia mojej sceny. Ta kopia sceny nazywa się scena 001 i to, co na tej scenie się znajduje, to jest dokładna, no powiedzmy sobie, nie kopia, tylko ta sama historia z obiektami, które już na niej miałem. A więc skopiowana jest tak naprawdę sama scena, a obiekty, proszę zobaczyć, mają taki troszeczkę inny kolor. Kropeczka w tym obiekcie zmieniła kolor z takiej standardowo żółtej na kolor zielony, czy taki niebieski cyjan jakiś, tak można chyba to pokazać. To oznacza, że jest to nie prawdziwy obiekt, tylko obiekt, który został podlinkowany. I to widać nawet w oknie timelinera. Jeżeli zaznaczę cuba, to zaznacza się on w obu scenach naraz. Proszę zobaczyć, jakie to jest dziwne i jednocześnie wspaniałe. Jeżeli w innej scenie zaznaczę sobie sphere, to zaznaczam tylko tego sphere, jednocześnie powodując przełączenie się do danej sceny. Natomiast w przypadku zaznaczenia cuba, w tej scenie tworzy się zaznaczenie również w innej scenie. Jeżeli mogę to w ten sposób całkiem niegramatycznie powiedzieć. No cóż, przepraszam, zakręcony jestem. Dodam teraz do tej sceny o nazwie scena 001 jeszcze dodatkowy obiekt. Dodajmy na przykład coś takiego jak powierzchnię. Ta powierzchnia niech sobie stoi obok. I proszę zobaczyć, w scenie 001 dodałem coś takiego jak surf path, patch, tam coś tam jest ta powierzchnia dodana, natomiast w pierwszej scenie tej powierzchni nie ma. No i centrum tego obiektu ma ładny pomarańczowy kolor. A więc widzimy, że mogę tworzyć sobie nowe sceny i te sceny mogą zawierać obiekty, które będą pomiędzy scenami współdzielone. W tym przypadku współdzielę pomiędzy sceną oraz sceną 01 takie obiekty jak na przykład świat, kamerę oraz lampę. Ale już tej powierzchni nie współdzielę, ona jest tylko w tym jednym, jedynym miejscu w tej mojej scenie 001. Tak to wygląda. Mogę także zrobić coś jeszcze innego. Zwinę teraz te dwie. Spróbujmy sobie zrobić kopię tej sceny o nazwie scene, tej, która zawiera tylko kulkę i sprawdźmy, co będzie, jeżeli wybiorę opcję czwartą od góry. Podlinkuję dane obiektu. Nie same obiekty, ale dane obiektu. Proszę zobaczyć, co się stanie. Pojawiła się kolejna scena. Myślę, że to będzie któraś z tych. Numerki są niewiele znaczące. Oto jest ta. A więc moja scene zamieniła się teraz na scene 003. Znaczy zamieniła się. Dodałem po prostu scene 003. I moja kulka została skopiowana. To jest kopia kulki. Dlatego nazywa się Sphere 001. To jest dokładnie to samo, co bym zrobił naciskając klawisze Shift D. Różnica jest tylko taka, że wewnątrz tej kulki znajduje się mesh, siatka. Ta siatka, którą mam dostępną w trybie edycji. To są tak zwane dane obiektu. Zresztą służy do tego taki panel, który mamy również w narzędziach na dole. Proszę zobaczyć, tutaj jest panel o nazwie Object. Jeżeli przytrzymam nad nim myszkę, to pokazuje w podpowiedzi to słowo object. Natomiast dane obiektu, w tym przypadku kuli, są na panelu object data. I teraz dla tej kuli, dla tej sphere, która znajduje się na scenie o nazwie scene, mamy skopiowaną kulę, która nazywa się sphere 001, ale ona ma dokładnie te same dane obiektu. To znaczy, że obiekt jest skopiowany, jest nowy, inny, niezależny, jedyny tylko w tym konkretnym przypadku, w tej scenie. Natomiast sama sfera jako mesh jest współdzielona pomiędzy te dwa obiekty. Dlatego jeżeli kliknę w tego mesha, zaznacza się on również w tej scenie o nazwie scene. Co więcej, jeżeli zmienię tę siatkę obiektu, na przykład wyciągając taką igłę, to oczywiście spowoduje to zmianę również w scenie, która nazywa się scena, ponieważ obiekt jest inny, ale siatka mesha jest ta sama. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Można pokazać różnicę między tymi danymi obiektem a obiektem, na przykład wtedy, kiedy dodam w scenie o nazwie scene 003 modyfikator subsurf. Jeżeli dodam subsurfa, na przykład na poziomie 3 czy 4, to moja kulka się wygładza. Subsurf jest dodany do sceny. To nie jest coś, co zależne jest od samych danych obiektu. Znaczy subsurfa dodałem teraz jako zależność pod obiektem i ten obiekt konkretny, ponieważ jest osobno skopiowany, ma tego modyfikatora. Natomiast na scenie o nazwie scene, jeżeli wybiorę tutaj moją starą kulkę, ta kulka będzie nadal oryginalna. Nie ma modyfikatora, ale siatka mesha jest ta sama. Myślę, że to jest przekonujący dowód na to, że te dwie sceny dzielą dane obiektu pomiędzy sobą, natomiast nie dzielą obiektu. Dzięki temu mogę stosować modyfikatory na obiektach w pewnej scenie, a w innej scenie mogę mieć te same obiekty niezmodyfikowane.
Taka jest za tym kryjąca się filozofia. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić. Mogę wybrać dowolną z tych scen, na przykład tą, która zawiera stożek, i wykonać jej pełną, absolutnie pełną kopię. Jeżeli chcę zrobić kopię, to wybieram sobie Full Copy. I to jest autentycznie pełna kopia. Pojawiła mi się teraz scena 004 i ona zawiera dokładnie te wszystkie elementy, które miała poprzednia scena, scena 001. Ale te elementy są skopiowane, co oznacza, że Blender dodał do nich numerek. W tym momencie obiekt jest skopiowany jako kon 001, a mesh pod tym obiektem jest skopiowany jako kon 001, bo tak samo się nazywał. Tutaj sytuacja była taka, że miałem stożek i stożek. OK? Teraz jeżeli zmienię nazwę na przykład takiej siatki, na przykład na siatka, no to będę miał tą zmianę zmienioną tylko w jednej warstwie. Znaczy w jednej scenie, przepraszam. Tak to wygląda. Mówię o tym dlatego, że za chwilę, wracając do edytora VSI, będziemy mówili sobie o renderowaniu scen, no i trzeba wiedzieć, czym się te sceny różnią od siebie. Została nam jeszcze jedna opcja do omówienia, to znaczy opcja bardzo prosta, myślę, że zrozumiała. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Postaram się tutaj zwinąć tylko to wszystko. I teraz tak, wróćmy do mojej pierwszej sceny, która nazywa się scena i ustawmy sobie konfigurację tej sceny. Nie wiem, czy o tym wspominałem, w podstawach Blendera kiedykolwiek bądź, każdą scenę można skonfigurować sobie na przykład tak, aby wyświetlała jednostki troszeczkę inaczej, albo cokolwiek innego miała ustawione inaczej. Wystarczy kliknąć w guzik ze sceną. To są ustawienia sceny. Na tej scenie mam określoną kamerę, którą mogę wybrać. Ta kamera może pochodzić również z innych scen. Mam określone tło, które sobie wybieram też z dowolnej sceny i mam jeszcze jakiś klip, który trzeba było wcześniej dodać, aby działał. Mam konfigurację audio, a więc na tej scenie audio może mieć głośność 1. Mam także jakieś dodatkowe rzeczy związane na przykład z silnikiem gier, z efektem Dopplera, z prędkością dźwięku w powietrzu i tak dalej. To jest mało istotne. W takiej scenie mogę ustawić sobie na przykład jednostki metryczne i wtedy wymiary będę podawał w metrach lub w centymetrach, jak tam będzie mi się chciało, ok? Jedna jednostka Blendera w tym układzie będzie miała 1 metr, czyli jedno oczko siatki to jest 1 metr tutaj. No i teraz tak, konfiguracja tej sceny jest zależna od tego, co pamiętam w scenie, a więc taka scena jako obiekt, jako pozycja w timelinerze pamięta swoją własną konfigurację. Dla przykładu, to moją scenę ustawiłem teraz w konfigurację w danych, czy też w układzie metrycznym, co oznacza, że mam jednostki w metrach, prędkość w metrach na sekundę na przykład i tak dalej. O, tak jak tu widać, grawitacja jest podana jako na przykład kierunek minus 90 i tak dalej. No nie będę już w to wchodził. I teraz, jeżeli mamy konfigurację sceny w taki sposób zapisaną, to inne sceny mają tą swoją konfigurację starą. Konfiguracja jest zależna od sceny. I teraz, jeżeli spróbuję zrobić kopię tej swojej sceny, ona się będzie nazywała scena 002, sądząc po tych nazwach, to mogę skopiować tylko ustawienia. A więc tworzę sobie tak jakby nową scenę, pustą, ale robię kopiowanie ustawień. A więc wszystkie ustawienia będą zachowane, czyli te, które mam tu na panelu. Jeżeli sobie tutaj wszystko ładnie skonfigurowałem, pod konkretne potrzeby tworzę pustą scenę w tym momencie i mam zachowane ustawienia. Proszę zobaczyć, moja oryginalna scena, z której kopiowałem, miała system metryczny. Moja scena 002, klikam ją teraz, również ma system metryczny. Natomiast inne sceny miały system normalny, czyli wybrany był guzik None i takie ustawienia pozostają. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że te sceny teraz będą troszeczkę bardziej jasne. Jeżeli będziecie chcieli pracować z jakąś bardziej skomplikowaną sytuacją w Blenderze, to można pamiętać, że nie tylko są warstwy, które mogę sobie tutaj klikać i klawisz M pozwala zmieniać położenie obiektu na tych warstwach. Mogę na przykład mieć obiekt na dwóch warstwach naraz, ale mogę również oprócz tego korzystać z różnych scen, a na różnych scenach mogę mieć różne rzeczy. OK, myślę, że to wystarczy. W tym krótkim tutorialu pokazałem, co chciałem, a zapraszam również do innych kursów i na temat VSE będziemy za chwilkę mówili na temat tego, co można z taką sceną zrobić, renderując ją. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia na następnych kursach.